Bożego Narodzenia. Tego roku święty Mikołaj miał wyjątkowo dużo pracy. Dostał tak wiele listów z prośbą o prezenty, że mimo iż w fabryce zabawek praca nad ich przygotowaniem trwała od wiosny, to ciągle jeszcze w grudniu była masa rzeczy do zrobienia. Wszystkie elfy dwoiły się i troiły, żeby zdążyć na czas, no prawie wszystkie. Za górą prezentów siedział elf Bazylii i zajadał przemycone z kuchni czekoladowe babeczki z bakaliami. Bazylii nie lubił całego tego przedświątecznego rozgardiaszu. Zmęczyło go ciągłe bieganie od zabawki do zabawki, od pudełka do pudełka, dokręcanie, przyklejanie, zawijanie, pakowanie. Wolał sobie pomarzyć o tym, co sam dostanie pod choinkę. Jednak siedzenie w kącie za górą prezentów szybko zaczęło go nudzić. Żeby jakoś umilić sobie czas, sięgnął po pierwszą z przodu paczkę. Nie była ona duża, więc jej rozpakowanie nie zajęło wiele czasu. W środku znajdowała się lalka. Nie wyglądała zbyt ładnie. Krzywo zszyta sukienka, opadające oczko, źle pomalowany budzik. Kiedy Bazylii przyglądał się lalce, przypomniał sobie, że to właśnie on wykonał. Cóż, nie poszło mu za dobrze, ale nie dlatego, że nie umiał, tylko nie miał tamtego dnia zupełnie ochoty na jakąkolwiek pracę. Zerknął na list przymocowany do pudełka, z którym był adres zwrotny. Napisała go dziewczynka, która nigdy nie miała lalki. Kiedy elf przeczytał wyznanie dziewczynki, zawstydził się, że tak źle wykonał zabawkę dla niej. Czym prędzej wyszedł zza góry prezentów, pobiegł do sali z narzędziami. Tak się spieszył, że zapomniał nawet o czekoladowej babeczce. Tym razem przygotował lalkę idealną. W pięknej sukience ze złotymi bucikami i niebieskimi oczyma. Pozostałe elfy przyglądały się jej z podziwem. Bazylii nie mógł się doczekać, kiedy prezent zostanie dostarczony dziewczynce. Dlatego, aby przyspieszyć ten moment, zaczął bardzo intensywnie pracować w fabryce zabawek, a potem pakować prezenty na sali. W końcu nadszedł Dzień Bożego Narodzenia. Wszyscy zebrali się wokół sań zaprzężony w 9 reniferów, a święty Mikołaj podziękował swoim pomocnikom za tak ofiarną pracę. Kiedy Mikołaj zadobił się wygodnie, Bazylii podszedł cichutko do Rudolfa. Poprosił, żeby ten bieg jak najszybciej potrafił, aby dziewczynka długo nie czekała na swoją lalkę. Sanie ruszyły w niebo. Elf nie spał całą noc, czekając na powrót mikołajkowego zaprzęgu. Kiedy święty Mikołaj w końcu wrócił, Bazylii nie mógł się doczekać, żeby usłyszeć opowieść o uradowanych dzieciach. Miał nadzieję, że dowie się czegoś o dziewczynce, dla której zrobił lalkę. Ale Mikołaj był bardzo zmęczony. Usiadł w swoim fotelu z kubkiem gorącego kakao i zaczął je powoli pić. Bazylii nie cierpił się. W końcu podszedł do Mikołaja i zapytał o dziewczynkę. On zaś uśmiechnął się życzliwie z nadparującego napoju i opowiedział o tym, jak dziecko zaraz po tym, kiedy Mikołaj zostawił jej prezent, obudziło się i pobiegło szukać go pod choinką. Kiedy dziewczynka zobaczyła przepiękną lalkę, mocno ją uścisnęła. Wróciła do łóżeczka ze swoją nową przyjaciółką.
a uśmiech nie zniknął z jej twarzy nawet wtedy, gdy już zasnęła. Również Bazyl nie przestawił się uśmiechać, zwłaszcza, że Mikołaj poczęstował go kakao i czekoladową babeczką. Jakie to szczęście, że znalazł ten prezent, zanim został wysłany i zdążył naprawić lampę. Wiedział też, że już nigdy nie zrobi żadnej zabawki byle jak. W końcu czekało na nią jakieś dziecko, dla którego mogła być to najważniejsza rzecz na świecie. Dobrej nocy, drogie dzieci! Thank you.